czwarty mecz i czwarte zwycięstwo polskiego cukru. Nie było chorego Łukasza Wiśniewskiego, ale na parkiecie rządzili Obi Trotter i Kyle Weaver. Twarde pierniki pokonały Trefl Sopot 82-59. Trefl grał co prawda bez kontuzjowanego Filipa Delewicza, ale wśród gospodarzy brakowało Łukasza Wiśniewskiego. Tylko że brak Delewicza przy słabym początku meczu Antonego Ireland'a dla Trefla oznaczał niemoc w ataku, a nieobecność Wiśni wcale nie wpłynęła źle na polski cukier. Poza graczami z USA bardzo dobrze zaczął Bartosz Diduszko. Punkty zdobywali też Jurek Kifić i Krzysztof Sulima. To był pokaz efektownej i efektywnej gry lidera tabeli. Polski cukier od początku głównie za sprawą Trottera i Weavera uciekł gościom z Sopotu. Ostatecznie wysoko wygrał. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem bardzo zadowolony, że wygraliśmy to spotkanie. Jest to... Ten mecz miał troszeczkę takie dwa oblicze, trzy praktycznie, bo bardzo szybko odskoczyliśmy na 25 punktów, bo już po kilkunastu minutach prowadziliśmy 25 punktów. I na dzisiaj koszykówka jest taka, że to się bardzo szybko zmienia. Brak konsekwencji w obronie przede wszystkim, brak walki na tablicach. Taki, zostaliśmy złapani w taką niemożność zdobycia punktów ze względu na tą zonę press przechodzącą do strefy 3-2. W drugiej połowie to atak już uspokoiliśmy, graliśmy dobrze w ataku w drugiej połowie i ta obrona coraz lepiej funkcjonowała i od końca trzeciej kwarty już ta obrona zdominowała i dzięki tej obronie wyciągnęliśmy. Dziękuję wszystkim moim zawodnikom zaangażowania w mecz. Cieszę się bardzo, że wygraliśmy kolejne spotkanie. Dziękuję kibicom za to, że przyszli do hali nas dopingować, bo to zawsze jest bardzo dobrze mieć takie wsparcie. Torunianie rozbijali gości punktami z kontry. Koszykarze Trefla słabo wracali do obrony. Polski cukier miał kopalnię punktów z szybkich ataków. Gospodarze szybko wyszli na 20 punktów przewagi i choć Trefl potem ambitnie walczył, próbując obrony na całym boisku, zbliżył się na 6 punktów, ale na wygraną nie miał szans. Gratulacje drużynie gospodarzy na zwycięstwo. Mieliśmy bardzo, bardzo słaby pierwszy kwart w ataku i też w obronie. Potem to nie było zmożno nic lepszego zrobić. Tylko to. Gospodarze dobrze bronili, a co ciekawe, dopiero w 10 minucie popełnili pierwszy faul. Goście wyglądali na zupełnie nieobecnych na parkiecie, w każdym elemencie gry. Dobry poziom trzymał Obi Trotter, który otarł się o triple-double. Najlepsze zawody w barwach polskiego cukru zagrał Kyle Weaver, który imponował spokojem na parkiecie. Mieliśmy świetny początek meczu, graliśmy bardzo zespołowo i szybko. W drugiej kwarcie pojawił się zastój, spudłowaliśmy kilka rzutów. Wiedzieliśmy, że po przerwie musimy wrócić do gry z początku meczu i tak się stało. Dobra obrona i współpraca na parkiecie zapewniły nam zwycięstwo. W Treflu najwięcej punktów, 17, zdobył Artur Mielczarek. Antony Ireland uzbierał 12, ale miał tylko 4 na 12 z gry. Ambitnie walczył Michał Kolenda, który tak opisywał ten mecz na konferencji prasowej. Na początku chciałbym pogratulować drużynie przeciwnej. Cóż, z parkietu wyglądało tak, że jak trener wcześniej wspomniał, w pierwszej kwarcie Toruń zjadł nas swoimi szybkimi atakami. Momentalnie zrobiło się 20 punktów przewagi. W dalszej części meczu staraliśmy się wrócić na nasz tor. Podnieśliśmy intensywność, zaczęliśmy walczyć, przez co przewaga zmalała, można powiedzieć, do 6 punktów już w pewnym momencie. Aczkolwiek nie dotrzymaliśmy tego do końca i stąd wysoka wygrana Torunia. Jeszcze raz gratuluję. W ostatniej kwarcie Sopocianom już zupełnie odcięło prąd. Ostatnią kwartę polski cukier wygrał aż 20-4. Drużyna po raz kolejny udowodniła, że jest bardzo dobrze przygotowana do sezonu i bardzo trudno ją zastopować. Zawodnicy i trenerzy mówili tutaj 75 punktów. Jeżeli zatrzymacie ich na tym poziomie, to wygramy. Skończyło się znacznie, znacznie lepiej, jeżeli chodzi o obronę. No przede wszystkim pierwsza kwarta w naszym wykonaniu była bardzo dobra, poza pierwszymi dwiema akcjami, gdzie 4 punkty straciliśmy, a potem była bardzo dobra defensywa. Rozkojarzenie w drugiej kwarcie, myślę, że zbyt wysokie prowadzenie troszeczkę nas to zdemobilizowało. Tref do tej pory rzucał średnio 73 punkty, w związku z tym wiedzieliśmy, że jeśli ich tak zatrzymamy, no to jest szansa wygrać. Naprawdę dobrze się przygotowaliśmy do tego spotkania, wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz, bo Tref w tym sezonie zaskakuje dobrą grą. Byliśmy zmobilizowani, zwłaszcza, że graliśmy bez Łukasza Wiśniewskiego i ta rotacja w zespole była dużo mniejsza. Ale... No właśnie, powiedzmy troszeczkę, dlaczego nie było Łukasza w tym spotkaniu? Łukasz chorował już przed meczem z Dąbrową. Dwa dni go przed meczem nie było. Pojechał z nami, zagrał tak dobrze, że wygraliśmy w Dąbrowie, ale po kolejnym treningu w Toruniu poczuł się źle i w tej chwili leży w łóżku, także
Życzymy mu zdrowia. Tak, jak się patrzy na waszą grę, widać zrywy. No, mówił pan o tej drugiej kwarcie. Rozkojarzenie, czy jakiś inny jest powód tego, że gracie falami? Znaczy, na pewno nie da się grać cały czas na dobrym tempie. My tu graliśmy dużo kontrataków, nam poszła dobra defensywa, bo to jest podstawa. Z kluczem naszej gry ma być defensywa i ta defensywa była dużo słabsza w drugiej kwarcie, gdzie pozwoliliśmy Irlandowi troszeczkę rozrzucić piłki, gdzie trafiali trójki i to nas zdekoncentrowało. Myślę, że ta czwarta kwarta to już było to, co powinniśmy bronić i z tego szły nam kontry. Natomiast jak się gra szybko, to też jest to ładnie widowiskowo i to się łatwiej zdobywa punkty. W przerwie spotkania miał też miejsce wernisaż Galerii Gwiazd Toruńskiego Sportu. W Arenie Toruń można było oglądać 21 koszulek z podpisami prawie 150 sportowców z Torunia. Wystawę oficjalnie otworzył zastępca prezydenta miasta Zbigniew Fiderewicz. Dobry wieczór Państwu, sporo dyscyplin, ale zanim powiem o tych dyscyplinach, chciałbym serdecznie pogratulować pomysłodawcom, można to nazwać mobilnej wystawy koszulek Gwiazd Toruńskiego Sportu. Naprawdę na tej wystawie są koszulki gwiazd, mistrzów świata, mistrz świata Michał Kwiatkowski, ale mistrz świata w lataniu precyzyjnym Bolesław Radomski i wielu, wielu innych wybitnych sportowców zdobywających laury dla Polski, dla Torunia, dla Was, dla toruńskich kibiców. Szanowni Państwo, Toruń jest miastem sportu. 8 dyscyplin zespołowych w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Wiele dyscyplin indywidualnych, które uprawiają toruńscy sportowcy. Od wioślarzy poprzez właśnie kolarzy. Jednym z tych, który osiągnął największy sukces w polskim kolarstwie jest Michał Kwiatkowski, wychowany toruńskiego Pacyfiku. Wielu koszulek nie ma dzisiaj na tej wystawie. Myślę, że doczekamy się kolejnej edycji wystawy Gwiazd Toruńskiego Sportu i ich koszulki także będą prezentowane i udostępnione Państwu. I taki apel do wszystkich, którzy w swoich magazynach gdzieś mają jeszcze może zapomniane, może gdzieś schowane w jakimś kącie koszulki toruńskich sportowców, którzy odnieśli sukces. Chcemy w tym miejscu i mamy już za początek tworzyć Muzeum Toruńskiego Sportu. I myślę, że do pana prezesa Romana Skibińskiego takie eksponaty w depozyt albo już na własność możecie Państwo składać. Galerie sportowych koszulek oglądali też kibice na meczach koszykarek Energii Toruń i siatkarek Giacomini Budowlanych Toruń. Wszystkie spotkania rozgrywane były w Arenie Toruń, którą zarządza toruńska infrastruktura sportowa. Bardzo się cieszę, że inaugurację, ta wystawa koszulek toruńskich sportowców ma właśnie w Arenie Toruń. Bo to Arena Toruń jest tym miejscem, które gromadzi największą liczbę mieszkańców Torunia, którzy kochają toruński sport. Proszę Państwa, oprócz tych toruńskich koszulek jeszcze udało nam się w Arenie Toruń zgromadzić inne koszulki. W tej drugiej części są jeszcze 3 koszulki. Pan prezydent mówił o mistrzu świata Michale Kwiatkowskim, natomiast tam dalej jest z autografem koszulka naszego brązowego medalisty olimpijskiego Rafała Majki. Podpisał się na tej koszulce pan Lang. Jest tam koszulka z autografami uczestników Mistrzostw Europy w Szermierce. Jest tam również koszulka z autografami olimpijczyków z Kujawsko-Pomorskiego, którzy uczestniczyli w olimpiadzie w Londynie w 2012 roku. Oczywiście pan redaktor powiedział i będziemy gościć. Nasi ludzie byli w PERT. Bardzo fajnie przedstawili prezentację. I Światowa Federacja, Światowy Związek Weteranów zadecydował, że to właśnie w Toruniu, że to właśnie w Arenie Toruń w 2019 roku odbędą się Mistrzostwa Świata Weteranów w lekkiej atletyce. Mamy doświadczenie i po otrzymaniu tej wiadomości musimy się brać ostro do pracy, żeby znowu być najlepszymi. Galeria Gwiazd Toruńskiego Sportu pojawi się w najbliższych miesiącach w toruńskich szkołach i w centrach handlowych.